Drodzy kochani, startujemy z grą Paper Cut. Z tego co widziałem na filmikach przedstawiających tą grę, no to wyglądało to na papierowy świat. Zobaczymy, jak to wygląda w praniu. O kurde, ale wyrąbiście. Jestem papierową figurką. O kurwa, spadłem. Aha, tak. Skaczę, aha. No. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Wiesz, co ci Marta powiem? No co? Ty, jestem papierową figurką, no nie? Kurwa, chodzę po papierowym mieście. Ciekawe, co tu mogę... No dobra, pogadaj z facetem. Nie, aby tylko powodzi nie było, bo ci zaleje całe miasto. A nie, to ja nie chcę. O, hop. Tak się skacze. A czym się rozmawia? A, ej, się rozmawia. I am good, you talk to him, to... Stop and ready me the helpful thing post. Mhm, okej. Okay. Co dalej mamy? Obiekt and talking to random is the best way to learn all you can. Okej. Dobra, to idziemy dalej pozwiedzać. Dobra, ty se pogadaj, przelecimy to. Okej. Okay. Ciekawe czy... O, piesek jest. Można pogłaskać? Nacisnąłem E na ten, na psa, no nie? Mhm. I zaszczekał. Łap, łap. Kurwa. Coraz bardziej mi się podoba ten świat. A, ten... Aha. O, nie. A, tu facet miał wypadek samochodowy. Aha. A co dalej jest? To jest moja chałupa. Tu jest sąsiadka. Samochód. Aha. Ciekawe, czy samochodem można jeździć. Albo do szkoły pójść jakieś. Dobra. A tu co jest? W tą stronę. City Center. A, City Center. Fontana. Wszystko z papieru. Fontanna. Powiem wam, drodzy widzowie, że bardzo świetny pomysł. Jak na... wirtualne, znaczy takie miasteczko w single player, w sensie, że nie gramy z osobami żywymi, tylko no, z, można powiedzieć, z botami. Miasteczko wygląda całkiem ciekawie, bardzo fajny pomysł. Chodzimy kartonową figurką, wszystko jest z kartonu praktycznie, no, łącznie z ludźmi, z hydrantami, z budynkami, no i co tu by dodać? Bardzo dobry pomysł, bardzo ciekawy. Można sobie pogadać z każdym na różne tematy. Oczywiście to jest wersja angielska, bo to wyprodukowano, gdzie wyprodukowano tą grę. Zobacz, no tak, tu samochód w dachu, ciekawe. Niezły wypadek musiał być. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy dalej kartonowy świat. Bynajmniej coraz bardziej mi się podoba. Aha. Czemu to nie można przeskoczyć? Aha. A, dobra. Czyli tu też misję można wykonać. Prawdopodobnie. To czyli... Prawdopodobnie będzie chodziło o to, żeby pójść do straży pożarnej. A zobaczymy, czy o to by chodziło. Aha. Można tu wejść? Nie. Aha. Ciekawy, może niewielki świat, ale najmniej wszystko wygląda bardzo fajnie.
A, zablokowana droga. Nie można przejść tędy kiedy indziej. Waterwork. Aha, gangster jakiś tam stoi. Aha. Dobra, idziemy do domu, wracamy. Zobaczymy, co ciekawego mamy w chałupie. Jeszcze dokładnie przejrzymy. Bo na razie przejrzałem tylko z zewnątrz świat ogólnie. Aha. Tak, okej. Okay. Mhm. Co, Marciuś? Tak? Mogłabyś sobie to zainstalować. Ciekawa gierka. Naprawdę. Dużo po angielsku piszą, ale ogólnie wszystko łatwo do zrozumienia i ciekawy świat. Wszystko jest papierowe, łącznie z fontanną. Dobra, jesteśmy w chałupie. O, mam psa, zajebałem sąsiadowi. A nie, to mój pies. To się A skąd ja miałem wiedzieć, że to mój pies? Podlać kwiatka trzeba? Porozmawiać z kwiatkiem? Tak, oczywiście. Dobra, z kwiatkiem pogadali. Fajne schody. To taki coś a la Minecraft, tylko że pudełkowy. Nie do końca. A szafę mogę przesunąć? Dobra. To mi się nie podoba tu szafa, żeby stała. A nie, rzucić to jej nie chcę. Spać można? Ciekawe. Nie, o, pies mi przesuwał meble, no. A tak, o, a tak właśnie spadamy. Wszystko jest z kartonu. Dobra, i mniej więcej chciałem pokazać wam ogólnie, jak wygląda ten świat. Teraz widzimy sobie na zewnątrz z moim pieskiem. Szczerze mówiąc, dla osób znających język angielski i nie tylko język angielski, ogólnie w miarę komunikatywnych w tym języku, bardzo fajna gierka. Polecam osobiście. Zapraszam do lajkowania, subowania. Pozdrowu, Beszakal. Miłej gry w tą grę.